Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę i omówię wam pierwszy oficjalny zwiastun sezonu 7. Do sezonu 7 zostały 3 dni, co oznacza, że pora rozpocząć nową serię zwiastunów nadchodzącego sezonu, tak jak to było z poprzednimi. Tym razem Fortnite na swojego Twittera stawiło nowy zwiastun o 16:33. Nie wiadomo jak będzie z następnymi, ale przejdźmy do najważniejszego. O wcześniej wspomnianej godzinie Epic zaskoczyło nas takim oto postem z dopiskiem A Bitter Ice Spreads, 3 days to season 7. Co po polsku znaczy mniej więcej gorzki lód się rozchodzi, 3 dni do nowego sezonu. A na samym obrazku widzimy zarys jakiegoś lodowego rycerza na białym śnieżnym tle. Jeśli się przyjrzycie tej postaci, to zauważycie, że niebieskie fragmenty lodu otaczają obraz zjozy polarnej, czyli zjawiska świetlnego, które bardzo upraszczając kojarzy się z mroźnymi miejscami. A to dlatego, bo tam zazwyczaj, jeśli nie tylko, możemy je zaobserwować na niebie. Dalej, na lewym ramieniu tej postaci widać małą postać zjeżdżającą na jakiegoś typu nartach czy desce. Może to być kolejna zapowiedź zimowych gór, które na pewno nadejdą, albo mała wzmianka o nadchodzącym nowym pojeździe. Nartach. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. I to w sumie tyle. Pewne jest to, że w następnym sezonie użyjemy nową miejscówkę w postaci jednej wielkiej góry lodowej. Do tego wyjaśni się sprawa zamku. Wygląda na to, że poznaliśmy właśnie zarys postaci, rycerza, który przybędzie do nas z tego zamku. Poza tym, jeden z na pewno już wam znanych pracowników Epic Games odpowiedział na post Fortnite o nowym sezonie, pisząc He's waking up, czyli po polsku, on się budzi. Co oznacza, że góra lodowa z tym zamkiem i rycerzem mogła wędrować po wodach Fortnite już od długiego czasu. I w końcu natrafiłaś na jakąś żywą wyspę, tylko teraz powstaje pytanie. To jaki w końcu ma z tym związek cel? Dajcie też znać, co wy o tym uważacie. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Busie Bojowym.